15-tysięczny Gostyń w województwie leszczyńskim. Schludne, gospodarne miasto było kiedyś tylko administracyjnym ośrodkiem okolicznych wsi. W ostatnich latach przekształca się w ośrodek przemysłu współpracującego z rolnictwem. Stara cukrownia została zmodernizowana. Unowocześniono również zakłady produkujące urządzenia dla hodowli i przetwórstwa drobiu. Najmłodszy zakład Gostynia. Wytwórnia mleka w proszku i mleka skondensowanego. Nowoczesne linie produkcyjne na licencji francuskiej. W ślad za przemysłem postępuje wielo- i jednorodzinne budownictwo mieszkań, a także obiektów socjalnych. Dzięki pomocy zakładów pracy zdolano zbudować więcej niż planowano. Gostyń daje świadectwo, że również przemysł rolno-spożywczy może zaktywizować małe miasta. Na Okęciu prezentacja najnowszego radzieckiego samolotu Il-86. W jego produkcji biorą udział również polskie zakłady lotnicze. Aerobus zabiera 350 pasażerów. W zamian za dostawy kooperacyjne nasze linie lotnicze otrzymają radzieckie aerobusy, które będą obsługiwały najbardziej uczęszczane trasy zagraniczne. Inna nowość radzieckiego przemysłu lotniczego – An-28. Mały, wielozadaniowy samolot do przewozu kilkunastu pasażerów lub 1700 kg ładunku. Jego produkcję podejmiemy w Polsce na dużą skalę. Krótka droga startu i lądowania. Maszyna stosowna do obsługi połączeń międzywojewódzkich. A to już polska specjalność. Samoloty własnej konstrukcji i odrzutowiec rolniczy M-15, produkowany we współpracy z konstruktorami radzieckimi. Zwinne maszyny, przystosowane do wielu czynności rolniczych, eksportujemy do kilkunastu krajów. Po roku 1970 nastąpił renesans naszego przemysłu lotniczego, który stał się narodową gałęzią wytwórczości. Opanowano wytwarzanie rodzimych i licencyjnych samolotów, a skala produkcji stawia nasz kraj na czwartym miejscu w Europie, po Związku Radzieckim, Anglii i Francji. Śmigłowiec Mi-2 ze Świdnika. Te maszyny pełnią służbę w rolnictwie, transporcie sanitarnym i jako dźwigi przy specjalnych pracach budowlanych. Ten teren wybrały gdańskie zakłady nawozów fosforowych na składowisko odpadów. Rosną, rozprzestrzeniają się hałdy fosfogipsów. A przecież są to żulawy, najbardziej urodzajne w Polsce ziemie. Fosfogipsy zatruwają glebę i wodę. Rolnikom ze wsi Wiślinka marnieją gospodarstwa. Nie wolno w nie inwestować, bo teren ma być przeznaczony na cele przemysłowe. Bydło choruje i pada, a różne komisje medytują, czy jest to skutek pylenia, czy rozmywania hałd. Wbrew przepisom o ochronie gruntów rolniczych, marnuje się pszenno-buraczaną ziemię. Pytamy, czy nie można znaleźć innego miejsca na wysypisko, a istniejące zutylizować albo przynajmniej zabezpieczyć. Aż
dobrze znana przed laty i ręce, przed którymi czuli respekt najsłynniejsi bokserzy świata. Zbigniew Pietrzykowski trenuje obecnie młodzież krakowskiej Wisły. Stara się nie tylko przekazać technikę, ale także wpoić odwagę i wytrwałość. Może za parę lat któryś z uczniów będzie równie popularny jak nauczyciel. Jedenaście razy był mistrzem Polski, czterokrotnie mistrzem Europy. Zdobył laury na trzech olimpiadach. Pan Zbigniew ma już wnuka Leszka. Jak ten czas leci. Żona Halina i dwie córki Dorota i Jolanta. W domu damska przewaga. Może Leszek będzie spadkobiercą sportowej sławy dziadka. Akademia Sztuk Pięknych w mieście Ho Chi Minha, dawnym Sajgonie. Uczelnia z kilkudziesięcioletnią tradycją. Wykładowcy kształcili się przeważnie w Europie. To też przekazują wychowankom styl raczej uniwersalny. Wśród studentów są niedawni żołnierze. Dopiero teraz mogą rozwijać talenty. W rzeźbie echo wojennych, heroicznych lat. W dyplomowych pracach malarskich dominuje już tematyka codziennego życia Wietnamu. Potężny lodolamacz admirał Makarow kruszy grubą skorupę lodową, która przez większą część roku pokrywa Morze Ochockie. Toruje drogę statkom zaopatrującym ośrodki Dalekiego Wschodu. Kapitan Wadim Abonosimow to doświadczony marynarz. Dowodził poprzednim lodolamaczem o tej samej nazwie. Nowy statek jest doskonale wyposażony. Ma również własny zwiad lotniczy. Dzięki lodolamaczowi żegluga na Morzu Ochockim trwa przez okrągły rok. Wspomnienie z Sopotu 79. Śpiewa Grace Kennedy. 20-letnia przedstawicielka brytyjskiej wytwórni płyt Jackson 5.